Dzień dobry. Dzisiaj taki ciekawy egzemplarz. Hondy rzadko miewamy, a jak już miewamy, to oczywiście nasze polskie salonówki. No i tym razem mamy tutaj ciekawą jednostkę napędową, bo nie 1.0, lecz 1.5, 182 konie mechaniczne, VTEC Turbo. Auto w pełni serwisowane, jak widzicie, pod maską zresztą i nie tylko. Auto w bardzo ładnym stanie technicznym. Czujniki parkowania z przodu, z tyłu, do tego kamera parkowania, także auto jest rewelacyjnie wyposażone. Przymkniemy maskę, żebyśmy mogli ocenić całą bryłę. Mamy tutaj rocznik 2020 z niewielkim przebiegiem, bo około 47 tysięcy km. Auto w pełni serwisowane w ASO oczywiście. Przejdźmy dalej, wersja Elegance. Wersja Elegance charakteryzuje się właśnie tymi 17-calowymi dwukolorowymi felgami. W tym egzemplarzu mamy bardzo ładny kolor, bardzo ładny odcień takiego ciemnego popielu w metaliku. Wewnątrz auto jest ładnie wyposażone, ma wiele asyst, także jest, uważam, samochodem bezpiecznym. Silnik, jak już mówiłem, tutaj to jest trzon tego egzemplarza, mamy line assist, mamy też asystę przeciwkolizyjną, także będzie nas sygnalizować, jeżeli będziemy zbyt szybko zbliżać się do poprzedzającego nas pojazdu. Pełna elektryka, oczywiście szyb, lusterek. Z tyłu samochód wygląda równie okazale, także mamy ładne materiałowe tapicerki. Auto jest w nienagannym stanie, mały przebieg. Otworzymy sobie klapę, ale żeby otworzyć klapę, musimy to zrobić tutaj ze strony drzwi kierowcy. Także uchylimy klapę i sobie zobaczymy, co słychać w bagażniku. W bagażniku mamy zestaw naprawczy. Auto, myślę, ma całkiem, jak na tego typu samochód, całkiem pokaźny bagażnik. Widzicie tutaj wszędzie czujniki parkowania. Tył już żeśmy sobie pokazywali, przejdźmy do przodu. Z przodu dużo miejsca, dużo obszerne fotele. Za chwilę odpalamy i opowiemy sobie o plusach i asystach, które mamy w samochodzie. Więc odpalamy. W Hondach zawsze wita nas taki miły akcent. Mamy tutaj 6-stopniową ręczną skrzynię biegów. Auto jest naprawdę ciekawie wyposażone. Jak już jesteśmy tutaj przy tym ekranie zastępującym jednocześnie prędkościomierz, obrotomierz, mamy tutaj wszystko w jednym. Po dwóch stronach mamy po lewej stronie chłodnica, po prawej stronie znaczy informacje dotyczące temperatury wody chłodnicy, a po prawej stronie mamy naszego małego księgowego, czyli ile paliwa nam jeszcze zostało. Teraz tutaj mamy wszystkie funkcje dotyczące samochodu, czytanie znaków. Mamy tutaj tempomat, aktywny tempomat, mamy limiter prędkości. Tutaj jeżeli chodzi o telefon, też mamy wszystkie funkcje, możemy się łączyć, a tu możemy przejść sobie płynnie do serwisu i zobaczyć informacje dotyczące też serwisu. I jeżeli już musielibyśmy ten serwis odwiedzać, no to mamy tutaj podaną liczbę dni. Także serwis był zrobiony dosłownie przed chwilą, także nie wymaga auto na dzień dzisiejszy żadnego serwisowania, żadnej wymiany oleju. Wszystko jest zrobione na bieżąco. Jeżeli chodzi tutaj o limiter prędkości, momencik, zaraz, o, tu się włącza. Mamy tutaj ACC i LCAS, czyli aktywny tempomat i limiter prędkości. Tutaj mamy odległość do poprzedzającego nas pojazdu i możemy sobie ją regulować. W tej chwili wiadomo, że ten system jest wyłączony, bo żeby go uaktywnić, po prostu musielibyśmy jechać samochodem. Poprzednie, znajdujące się po lewej stronie, asysty już omówiłem. Także multifunkcyjna kierownica za nami, a przed nami
myślę, kolorowy ekran i co tutaj słychać. Auto jest, jak już wspominałem, fajnie wyposażone. Nawigacja właśnie w taki sposób jest skonstruowana, jeżeli chodzi o zakres graficzny. Mapa audio, a w Home mamy jeszcze takie funkcje jak pojazd i wszystko co związane z pojazdem. Także teraz przechodzimy do wszystkich asyst i wszystkich ustawień. Także auto jest naprawdę bogato wyposażone. Przejdźmy do systemu. W systemie też mamy tutaj wszystkie funkcje. Naprawdę auto jest świetnie skonfigurowane. Więc możemy w taki sposób te ustawienia na bieżąco sobie zmieniać. Wejdźmy raz jeszcze w pojazd i tutaj w pojeździe mamy ustawienia systemu wspomagania kierowcy i pojawiają nam się wszystkie asysty i wszystkie możliwości ich ustawień. Także auto naprawdę ma tutaj wszystkie funkcje, połączenie ze smartfonem. No nie możemy się połączyć, znaczy możemy, tylko w tej chwili tego nie robimy, więc jakby wyskakuje nam, że brak tego połączenia. Klimatyzacja, także wszystkie ustawienia związane z klimatyzacją. Mamy ogrzewane fotele pasażera, jak i kierowcy i oczywiście grzane lusterka boczne. Do tego mamy jeszcze możliwość włączenia ekonomicznej jazdy. No i jak będziemy ładnie ekonomicznie jechać, to nam zielone drzewko będzie rosło do góry. Na szczęście jest możliwość wyłączenia autostopu, a z takich podręcznych rzeczy też ciekawych tutaj mamy do dyspozycji właśnie możliwość różnych schowków i umieszczania wszystkich możliwych tutaj napoi, bidonów i tak dalej. A rzecz, która jest jeszcze jakby dużym plusem, jeżeli chodzi o ten egzemplarz, to polisa. Mamy auto, ma przedłużoną gwarancję do 26 sierpnia 2025 roku, także mamy tutaj przedłużoną gwarancję. Auto oprócz tego oczywiście było na bieżąco cały czas serwisowane, więc serwis był prowadzony do samego końca i ostatni serwis był robiony w tym roku całkiem niedawno, przy przebiegu 47 tysięcy km. Auto dzisiaj ma 47 700 dokładnie, także naprawdę świeżo przeserwisowane, z przedłużoną gwarancją. Myślę, że warto zainteresować się tym egzemplarzem i warto się nim przejechać, ponieważ ma bardzo ciekawy silnik. Cóż mogę dodać? Zapraszam serdecznie, zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do kolejnych polskich salonówek. Na razie, cześć!